i nie mogę znaleźć ścieżki. Freską wskazuje odchylenie, niby jest pusty. Ledwo przepłynąłem. Cię denerwuje. Witajcie, bracie, siostrzyczki. Tu jest Kiniowiec. Kolejna przygoda. Kolejny raz jestem w Finlandii. Spędzimy tutaj dzisiejszy koniec dnia piątku, sobotę, niedzielę i noc z niedzieli na poniedziałek. Wtedy wracamy do cywilizacji. Mamy kilka tematów do ogarnięcia, do przeżycia, do przetestowania. Pierwszy to oczywiście, jak zawsze, natura, las, pięknie fińskie jeziora. Dodatkowo kontynuujemy testy zegarka TicWatch 5 wersja Pro od Mobvoi. Testujemy przede wszystkim jego możliwości outdoorowe. Będę nawigował przy pomocy aplikacji Komoot, przy pomocy wgranej ścieżki, później o szczegółach. Kolejny temat to próba wędkowania. Ktoś z Was pod jednym z fińskich bodajże odcinków napisał, że fajnie byłoby. No tak, rzeczywiście. Ja nie jestem wędkarzem. Kiedyś tam w dzieciństwie bawiłem się w jakieś wędkowanie, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że jakiś taki dryk pozostał. Spróbujemy coś złapać. I kolejny temat to packrafting. Dzięki uprzejmości właściciela firmy Japocraft dostałem do testów ich najmniejszy model. Model należący właśnie do właściciela. I popływamy nim jutro dopiero, a teraz idziemy około 5-6 km do miejsca naszego obozu. Jest tam taki drewniany, przygotowany tarp. Miejsce pod ognisko. Mam nadzieję, że będzie wolne miejsce. Jak nie, rzucamy swój tarp i bawimy się w bushcraft. Zapraszam na tą, mam nadzieję, ciekawą przygodę. Lecimy. Żeby zachować własne bezpieczeństwo, no bo test na razie, będziemy nawigować na dwa sposoby. Przy pomocy mapy papierowej i kompasu analogowego i też przy pomocy wgranej ścieżki. Poprzez aplikację Komoot. Mam tutaj zaplanowane na komórce ścieżki, zapisane. Musiałem aż konto drogę założyć. Za 20 metrów skręć w prawo w ścieżkę. Nie wiem, czy słyszycie polecenia. Polecenia niestety lecą z komórki, a nie z telefonu. A jest tutaj i mikrofon, i głośnik, więc mogłoby iść stąd, no ale jest jak jest. Ruszamy w drogę. Takie spostrzeżenie. Na komórce ta sama nawigacja w Komocie wygląda właśnie w taki sposób. I ja teraz, słuchajcie, zgłupiałem i nie wiem, czy to nie komórka nawiguje, a smartwatch jest tylko
no, że tak powiem, monitorem zewnętrznym. Tak dziwnie to jest. Ma swój GPS, więc z jednej strony chciałoby się troszeczkę większej takiej niezależności od komórki, czy co? No ale to raczej pretensje nie do zegarka, tylko do aplikacji. Wysoko. Tutaj słuchajcie, troszeczkę podobnie jak w Gdańsku. Kto zna wzgórza morenowe, niby Gdańsk, północ Polski, jest stosunkowo płaska. Natomiast wzgórza morenowe są, mimo że niewysokie, ale takie strome często. Więc krótki podbieg, czy krótkie podejście, ale strome. Tutaj to samo, tylko jeszcze usiane skałami. Pięknie. Mój cel już bardzo blisko. To jest jeziorko docelowe na dzisiejszą noc. I gdzieś tam po prawej ma być miejsce obozowe. Jesteśmy, więc wyłączamy nawigację. Czad. Mamy nocleg w wymarzonym miejscu zapewniony. Bardzo się z tego powodu cieszę. I cieszę się, że w końcu zdjąłem plecak. Słuchajcie, ciężki jak cholera tym razem. Mimo że własnego szpeju mam naprawdę mało. Jedzenia mam minimum i to jedzenie liofilizowane. Czyli prawie nic nie waży na całą wyprawę. Więc wybaczcie, ale tym razem kuchni jakiejś wyśmienitej nie będzie, tylko zalewajki. Natomiast Packraft, no nie jest to taki super turbo ultralight, bo założyciel Japocraftu, tej firmy, wychodzi z założenia przede wszystkim bezpieczeństwa dla użytkowników i zakłada, że ten materiał musi być mocniejszy niż u innych. Bezpieczniejszej, mocniejszej, szczelniejszej, stąd troszeczkę więcej waży, gdzieś około ponad 6 kg, a do tego dochodzą wiosła, poduszka i kamizelka, więc daje to swoją objętość, daje to swoją wagę, stąd ten plecak dzisiaj wygląda jak wygląda. No ale nic, i to trzeba wypróbować. Teraz ogarniam obóz. Nie żałuję, że trochę napociłem się szybko idąc tutaj.
że zajęłem to miejsce, bo przed chwilą przyszła grupka ludzi, nie wiem, 6-8. No i kręcą się tutaj w okolicy, szukając miejsca. Więc no, cicho już nie będzie niestety, ale nadal pięknie. Ponieważ kuchni jakiejś specjalnej dzisiaj nie będzie, jak mówiłem, zalewajki, palę ognisko, troszeczkę chilluję się, odpoczywam, bo dzień roboczy był bardzo napięty, stąd raczej już jutro pogadamy, być może dzisiaj jeszcze kilka jakichś ciekawszych kadrów nagram, ale generalnie do jutra. Hello. Can swim for a short distance. It's like mini kayak or something. Oh. It's very popular now. It comes from Canada, I believe. Is it foldable or yeah, air fillable? Yeah. Dzień dobry. Nocka minęła dobrze, było cieplutko, padał deszcz i teraz pogoda jest właśnie taka deszczowa. W tej chwili właśnie nie pada, ale będzie padało przez większość dnia. Przynajmniej według prognozy. Już przygotowałem kawkę, zaraz szybciutko zjem też owsiankę i ruszam w drogę. Dzisiaj mam za zadanie dotrzeć do dużego, bardzo dużego jeziora, znaleźć miejsce, gdzie wypakuję, napompuję pakraft i popłyniemy na wysepkę, gdzie spędzimy resztę naszej przygody. Spróbujemy złapać jakąś tam rybkę, no i w ogóle taki chill out będzie. Też dzisiaj chcę nawigować przy pomocy mapy i tylko kompasu, więc żadnych przygotowanych ścieżek. Tutaj jest ciekawa funkcja kompasu, o której pokażę już po drodze, więc plan jakiś taki. No i zaczął padać deszcz, więc ubrałem się odpowiednio i nie mogę znaleźć ścieżki. Gdzieś ją zgubiłem. No ale dzieje się tak, jak lubię. Skala tej mapy dosyć taka duża, nieprecyzyjna. Zakładam, że tutaj tych ścieżek dużo być nie powinno, więc za chwilę znajdę. A może też ta ścieżka nie jest zbyt popularna i dlatego ją być może przegapiłem. No ale nadal idę dookoła jeziora, bo tak mam iść. Zobaczymy, ale jest pięknie. Pokażę wam, co fajnego jest w tym zegarku z kompasem związany. Mamy kompas. Kompas niby jak kompas, tylko że klikamy, fiksujemy nasz azymut i on taką czerwoną kreską wskazuje odchylenie od tego azymutu. Takie proste, a takie fajne. Skręcasz, masz podświetlenie na czerwony, wracaj. Wracasz, ono znika i w drugą stronę. Takie mam widoki. I taką ścieżkę. Niezłą spinaczkę zaliczyłem.
Próbowałem z tym zegarkiem zmierzyć wysokość, ale na to wygląda, i zaraz wam pokażę, że nie takie to proste, bo jeżeli chodzi o mierzenie ciśnienia, no to jest ok. Robimy swipe w bok, wysokościomierz, i wygląda na to, że on szuka połączenia z komórką, a ja rozłączyłem je. Przekroczono limit czasu połączenia sieciowego. Sprawdź stan sieci, by uzyskać dane dotyczące wysokości. Słabe. Słabe, szczerze mówiąc, bo co, a taki bajer mógłby być w zegarku, który producent traktuje jako też outdoorowy, sportowy, mógłby być. Kompas na zegarku działa poprawnie, jest ok. Z kompasu tak naprawdę korzystam tylko wtedy, kiedy jest rozdwojenie ścieżek. W większości one oznakowane, ale było kilka miejsc, gdzie żadnych znaków nie było, i wiecie, i kiedy kierunek taki, no, niezbyt różni się od siebie, tylko prawie równolegle lub kąt mniejszy, wtedy mapas. Chociaż skala tej mapy też niewystarczająca, żeby nawigować poprawnie, więc gdybym wszedł gdzieś w inne miejsce, to po prostu wróciłbym do skrzyżowania i szedłbym inną ścieżką. Do wagi plecaka nie to, że przyzwyczaiłem się, po prostu jest zimno. Mam nadzieję, że fokus jest. 14,5. Na tym zegarku znów termometra nie ma. On wskazuje tylko bazując na danych z sieci. Niestety. Pokażę wam jeszcze mapę. Wczoraj przeszedłem stąd taki kawałek dotąd. Tutaj nocowaliśmy i teraz idę tą ścieżką gdzieś dotąd, albo nawet dotąd. Zobaczę, skąd łatwiej mi będzie przypłynąć na tę wyspę. W tej chwili szacuję, że jestem gdzieś tutaj na tym grzbiecie. Na mapie widać, że to grzbiet. No i obawiam się troszeczkę tej wiecznej pogody, bo pakraft jest leciutki i może być mocno niesiony przez wiatr. Więc będę musiał wiosłować potężnie, no ale idziemy naprzód. Nie wiem, czy kamera wychwyci, ale tam daleko widać już moje jezioro docelowe. No, jeszcze kawał drogi. Jaka brutalna walka o przetrwanie. Jak musiało drzewo się postarać, żeby rosnąc tutaj na dole, zapuszczać korzenie aż na górę. Takiego jeszcze w życiu nie widziałem. I widać, że u góry jest cieńszy, a na dole grubszy, więc zdecydowanie to jest to drzewo z dołu. To jest niesamowite, jak roślinność walczy o swoje miejsce. Nawet nie to, że pod słońcem, a swoje miejsce czy prawo pobierać z ziemi niezbędne soki, powiedzmy.
jak tutaj te korzenie wszystkie poprzeplatane. Brzozy, świerki. A tutaj zobaczcie, jak ciekawie. Ten świerk rośnie, ups, rośnie dosłownie stojąc na kamieniu. Puszcza dookoła. Czekaj, tutaj jak niby brzoza. O, to brzoza, przepraszam. Puszcza korzenia dookoła, a tak naprawdę stoi na kamieniu. To jest niesamowite. No i dotarłem do miejsca, w którym miałem nadzieję, że wystartuję, ale już widzę, że nie, ponieważ bardzo jest płytko. No i płynąć tym pakraftem chciałbym mniej, ale przede wszystkim jest płytko. Więc raczej przejdę ścieżką troszeczkę dalej i tam spróbujemy. Tak to wygląda. No cóż, nadeszła chwila prawdy. Zanim popłynę, pokażę wam, jak to wygląda. Jest dmuchana poduszka. Nogi chowam pod takie okrycie. Tutaj też dam plecak. No i tyle. Japok to takie miłe zwierzę, ssak kochający wodę. Także ruszamy. Jestem podekscytowany. Założę na siebie spodnie deszczoszczelne. Gdyby zaczął padać deszcz, to kurtkę potrafię założyć. Natomiast spodnie nie, a pogoda jest jaka jest, fajna. Chociaż rozjaśniło się troszeczkę, ale wiatr goni chmury, pokażę wam. Kogoś właśnie łódź wiezie na moją wyspę, niestety. No nic. Przepłynąłem stamtąd, minąłem tę wyspę po lewej. I teraz płynę tam. Słyszę, że są tam ludzie, no ale jakoś sobie miejsce też muszę znaleźć. Wiatr mi pomaga, nie konkretnie w tamtą stronę, ale blisko. No więc, to będzie moje miejsce na tej wyspie. Niestety te drewniane schronienie jest zajęte przez grupę inną, którzy tutaj już kolejny dzień bawią się. No ale nic, zaproszony zostałem do ogniska, bo tutaj palić oczywiście nie mogę, ale mam swoją kuchenkę alkoholową, więc jakby coś, to też sobie poradzę. Więc ustawiam tarpa.
zabezpieczam Packrafta, no i idę robić sobie obiadek. I może króciutki feedback na temat Packraftu. Słuchajcie, bo przed wyjazdem testowałem go wraz z właścicielem i bardzo, bardzo przodem bujało podczas wiosłowania. Natomiast tutaj, kiedy obciążyłem przód plecakiem, to płynęło się kapitalnie. Bardzo obawiałem się, że wiatr będzie mnie nieść. No i troszeczkę niósł oczywiście, na szczęście no prawie w moją stronę, może tak troszeczkę w bok, ale nadal kapitalna sprawa, więc nie żałuję, że niosłem. Po drodze, szczerze mówiąc, trochę tak narzekałem, kurde, jakie to jest ciężkie, jakie jest duże. No i rzeczywiście tak trochę jest, więc na piesze wędrówki no nie jestem jeszcze przekonany, ale płynie się kapitalnie. Tarp ustawiony, pokażę, jak u mnie tutaj wszystko wygląda. Zrobiłem taki odciąg dla powiększenia powierzchni pod spodem. Zasłoniłem się przed wiatrem przy pomocy Packrafta. Zabezpieczyłem go też. No i mam dosyć dużo powierzchni tutaj. Grzyby rosną na wyciągnięciu ręki. Jakoś tak. Idę zaraz tam do chłopaków, tylko no, nawiązać stosunki międzynarodowe, że tak powiem. Tylko najpierw, żeby nie przyjść z pustymi rękoma, muszę troszeczkę opału przygotować, więc będę piłował, rąbał i wtedy do nich pójdę. Spróbujemy złapać rybkę z tego Packrafta. Płyniemy w miejsce, gdzie nie ma wiatru, czyli na przeciwną stronę wyspy. Powiem wam, że bez plecaka z przodu to zdecydowanie bardziej buja tym Packraftem, ale jak plecak był, to było naprawdę czadowo. Wiatr konkretny. Muszę naprawdę ostro walczyć, żeby po trochu usuwać się do przodu. Fale też troszeczkę przeszkadzają, ale mniej. Natomiast wiatr robi podgórkę. Tutaj taka cieśnina za mną była. Nie wiem, czy widać. No to tam akurat takie miejsce, przeciąg konkretny, ledwo przepłynąłem. Teraz wiatr
ta koło mnie niesie w potrzebnym prawie kierunku. Natomiast fala się zwiększyła. Jest grubo. Tak jak lubię. Zobaczcie tę brzozę. Całą porośniętą grzybami. Oczywiście jadalnymi. Kto by wątpił? Wygląda to pięknie, niesamowicie. You should to drink another beer. Yeah, success. This is a Finnish way how to cut the wood. Yeah, the wood for fire. Dzień dobry. Jest niedziela, godzina już 7:08. Wędkarze z doświadczeniem powiedzą, że to już za późno na ryby wypływać. No ale ja taki ze mnie wędkarz, więc robię co mogę, jak umiem. Płyniemy teraz spróbować znów coś upolować. Wiatr wieje w przeciwnym kierunku, więc tym razem opłynę wyspę nie przeciwko zegara, tylko według zegara. No i zobaczymy, może akurat nam coś się uda. Nocka minęła bardzo spokojnie, mimo wiatru ja jestem w takim zagłębieniu, więc było spoko. No a cała reszta nawet. Tutaj taka niewielka przełęcz pomiędzy wyspami. Ja nie wiem, czy w sensie wody poprawne to słowo, tak samo jak w przypadku lądu. Po prostu woda pomiędzy wyspami. Jest tam płytko. Być może kiedyś były połączone, nie wiem. Zresztą jak tutaj kolejna przełęcz będzie taka maleńka. I tak teoretycznie na chłopski rozum. No to powinna być tutaj ryba, bo przy brzegu zawsze więcej pokarmu. Ale jednocześnie problem na tym polega, że dno jest bardzo takie, jak powiedzieć, pofałdowane, usypane kamieniami, drzewami starymi, nie wiadomo kiedy przeniesionymi tutaj też wiatrem, nie wiadomo czym. Stąd ciężko prowadzić tę przynętę bliżej dna. Już wczoraj wielokrotnie haczyłem o dno. Na szczęście ta plecionka jest bardzo mocna. Cieszę się z wędki. W Julii tak przy okazji zakupiłem. Także, no ale co, próbujemy. Kto nie próbuje, ten nie wygrywa. Ja znów zmieniam przynętę. Tym razem biorę taką gumową rybkę, troszeczkę lżejszą. Ta większa ważyła 25 gramów. Ta nie pamiętam, 18, coś takiego.
ale już mi się wydaje, mam takie podejrzenie, że w tym jeziorze jest tylko jeden drapieżnik i to ja. Tracę cierpliwość. Dla psychopaty jak ja ciężko w ogóle stać w miejscu bezczynnie. No ale jeszcze spróbuję. Relokujemy się. Spróbuję znaleźć trochę głębszego miejsca. W sumie tutaj już nawet głębiej jest. No dobra, trochę dalej. Fajnie tutaj jest tym, że wiatru silnego nie ma. Tam widzę już jest. Nie wiem, czy ryba lubi wiatr, czy nie. Ma to jakieś przełożenie? Wędkarze, napiszcie proszę w komentarzach, jak się łapie drapieżników, szczupaków, okoni, sandaczy. Jakieś może wideo, poradnik, waszym zdaniem, naprawdę fajny i niezbyt długi. Dzięki. Czego już nauczyłem się, że są przenęty, którym trzeba dać czas troszeczkę pójść na dno, bo są ciężkie, a są takie, które schodzą na dno, kiedy właśnie ciągniesz mocniej. Mają z przodu pod gębą takie coś, taką pletwę, która właśnie powoduje, że im szybciej kręcisz, tym głębiej ono schodzi. Czy może na jakąś pełną głębokość, nie wiem. A są takie, które trzeba właśnie podciągnąć, dać mu zejść na dół, znów podciągnąć, znów dać zejść na dół. No bo wiadomo, pod samą powierzchnią ryba nie bierze, bierze raczej bliżej dna, bo na dnie szuka pokarmu. Tylko że tutaj pełno różnego syfu na dnie. No jak syfu? Nie w sensie eko, tylko w sensie przeszkód. No i to, że kręci mną cały czas, to też wkurza na maksa. Gdybym był szczupakiem, no to chciałbym taką rybę zjeść. Szczupaki są głupie. Na tym pokrawcie fajnie robić drifty. Zaraz wam pokażę. I tyłem też fajnie się płynie. Właśnie właściciel mi to pokazał, kiedy no inne mięśnie pracują, więc można sobie odpocząć w taki sposób. I teraz drifty. Wiatr raz jest, raz nie ma, stąd kaptur zakładam i zdejmuję. Tak właśnie wędkuję. Napiszcie proszę w komentarzach, czy dla was wędkarstwo jest, nie wiem, hobby, sportem, jakimś hazardowym, ja nie wiem, czymś relaksującym, bo ja powiem wam szczerze, jak nic się nie dzieje, to dostaję takiego, się denerwuję. Więc na razie radochy jakieś nie czerpię z tego. Jedynie co mnie motywuje, to że gdyby udało się jakąś rybę złapać, to ją przyrządzić na ognisku. Hello, good morning. How are you? Fine, thank you. Guys, you should to rename this national park from Isojärvi to Empty Lake. Yeah,
для всядання і висядання до і з покрафта стосована є специфічна техніка. Найперв всадзаємо тилик, коли сядаємо, і відвротні, коли виходимо з покрафту, то найперв ноги і пізній тилик. Зв'язано то є з тим, що дно покрафта є так направді єдна варства тільки того матеріалу. Для того я на всякий випадок, поніваж в грубих бутах гурських, давим каремати там вафельковому бунтисфери, ну і діла. Файна справа. Ну і зоставим сам. Направді файні хлопаці. Потрафив попіть, але теж культурально по собі все зібрали, поспринтали, чистютко залишили. Направді, дуже-дуже файні. Якщо будуть в стані побачити цей фільм, то не, гратуляції і подякування для них. Рано було 9, зараз, повідьмо, 12. Але вітер, очевидно, змінює відчувальну температуру, обніжує її, і то конкретно. Вітер дуже зимний. І я зараз мушу подійти мудру децизію, чи припровадити тут і мати огнізко тут при собі, але вітер цілий час цього озера віє, чи зостати при своїм тарпі, який уставлений, ну, вважаю, що більш безпечно взглядом вітру, потенціального вихолодження. Наразі маю ще час до вечора, побачимо, як буде ще змінювала погода, бо коли за дня тут падало так моцно, ну то навіть вевнутрь, на глибокость так до 50-70 сантиметрів, той дощ трапив. Не знаю, який буде вітер утро, коли буду мусив вертати, але якщо буде так, як сьогодні, то слабо, щиро кажучи, ну бо, знаєте, канадійка з двома хлопами, певно з шпею зі собою мілі, то я по просту як п'юрко і вітром буде несений несамовіче. Ну але, хотіли визвання, то мам. Зараз йдемо на прихильну сторону виспи. Колені раз спробувати щастя в вендкуванню. Як ні, значить не як ні, а опроч того назбираємо ягод на гербатку.
słuchajcie, decyzja podjęta, że jednak przychodzę tutaj. Chce się po prostu innego klimatu. Chce się posiedzieć tutaj i tutaj zanocować, czy zasypiać przy ognisku, mimo że wiecznie. Mam nadzieję, że wiatr aż do środka nie wepchnie tego powietrza, które tam już jest. Tak czy inaczej, będzie troszeczkę, żeby było różnie. Wszystko już przyniosłem poza tarpem. Tarp jeszcze na wietrze troszeczkę wyschnie. No i jakoś tak, zaraz zagotujemy wodę, znów zalewajka. Będzie dobra herbatka leśna i chilloutujemy sobie przy ognisku. Starożytni Grecy mówili, że czysty człowiek to inteligentny człowiek. Zatem do wody. Te białe końcóweczki na falach, ja nie wiem jak to się fachowo nazywa, one właśnie powstają przy pewnym poziomie, czy po przekroczeniu wiatrem pewnej prędkości czy siły. I to już naprawdę jest skala, w której na przykład nie wiosłuje się, nie uprawia się kajakarstwo i tak dalej. Więc oby jutro rano takiego nie było, kiedy będę wracał na ląd. Znów próbowałem coś złowić. Nie chciałem już was to angażować, żeby nie było za dużo. No i straciłem kolejną przynętę. A pomyślałem sobie tak, żeby pozytywnie było. Nawet gdybym złapał tego jedynego na całe jezioro szczupaka z oczami jak moje pierści, to co bym z nim teraz robił? Zamiast tego, żeby chilloutować się przy ognisku, musiałbym czyścić, skrobać, solić, smażyć. Zajęłoby to dużo czasu. Nażarłbym się przed nocą i wtedy ani spania, ani nic, a jutro rano wstawać. Więc fajnie, że nic nie udało się złapać. I na tym pozytywie wracam do swojego obozu. Dzień dobry. Bardzo, bardzo zimno. Pokażę wam, jak zasłaniałem się przed podmuchami wiatru z jeziora. Zrobiło to robotę, powiem szczerze. A tutaj patrzcie, co mamy. Niesamowicie. Przeciwnego brzegu nie widać. Gdzie wiosłować? Ależ czad. Jest zimno. Miało być do 6, a jest 5:06. Postanowiłem już ogniska nie rozpalać, więc na kuchience alkoholowej zrobimy sobie kawuśkę i zalewajkę. Pamiętamy, że paliwo w takiej temperaturze
iskry od krzesiwa łapie niezbyt chętnie. Dlatego należy go rozgrzać troszeczkę w ręku lub na chwilę włożyć do kieszeni. I tak zrobimy. Ten grzbiet mojego noża już nie jest ostry jak kiedy był nowy i dlatego do wykrzesania iskier korzystam już z innego, czasem z piły, czasem z opinela i tak zrobimy tym razem też. Może oczywista rzecz, ale dla nowych być może, puchowy śpiwór pakujemy od nóg, zostawiając głowę na koniec. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zaczniemy od kaptura, to w środku zostaje powietrze, które trudniej wypychać z worka kompresyjnego. Dlatego zaczynamy właśnie od nóg. Wiatr zmienił kierunek i teraz przez mgłę nie widać w ogóle nic. To jest kierunek, w którym popłynę. Tutaj po lewej troszeczkę widać, ale tam nie. Tutaj widać kawałek wyspy, którą muszę ominąć z prawej strony. No ale słuchajcie, mam kompas, mam mapę, wyznaczę sobie azymut. Jak widzieliście, azymut bardzo fajnie pokazuje ten zegarek, także będzie dobrze. A zresztą kolejne doświadczenie, to co lubię. Tutaj, słuchajcie, nie ma co za bardzo kombinować. Pokażę wam. Ja jestem na tej wysepce. Dosłownie tutaj. Miejsce, gdzie muszę dopłynąć. Ups. Jest tutaj. Więc ja po prostu na południe kieruję się i już. Nic skomplikowanego. A później stąd pójdziemy tą ścieżką do parkingu, więc zupełnie niedaleko.
płyniemy. Jak widzicie, rozjaśniło się niestety, a tak chciałem nawigować w mgle. Tak to jest, zawsze warto wstać godzinę wcześniej, ale tak było zimno w nocy, że po prostu trudno było wyjść z śpiwora. Dobra, pakujemy się, płyniemy. To, co na mapie wydawało się banalne, tutaj już nie takie jednoznaczne, bo mamy dwie takie zatoczki, tam i tam. I bez mapy, bez komórki trudno się zorientować. Dlatego fajnie, że jest kompas, bo mieliśmy płynąć dokładnie... O, kręci mną. Mieliśmy płynąć dokładnie na południe, dlatego właśnie ta lewa zatoczka. Kompas robi robotę. Minusem pokrafta jest to, że strasznie nim kręci. Nawet jeżeli troszeczkę się rozpędziłeś w jakimś kierunku i wyrównałeś, że niby lecisz w linii prostej, to i tak po chwili z tobą zaczyna kręcić. Wiadomo, że jest to spowodowane konstrukcją, nie ma tych stabilizatorów, nie wiem jak to poprawnie fachowo się nazywa, no ale plusem zdecydowanie jest mobilność, tak, i ta mobilność jest właśnie największą zaletą Packrafta. Chciałoby się mieć go mniejszym, ale słuchajcie, kiedy wsiadasz, bo czasem jest miejsce przygotowane, a wysiadać będę w miejscu nieprzygotowanym, bo tam, gdzie przygotowane, to bardzo jest płytko i nie chcę ryzykować dnem. Natomiast tam, gdzie będę wysiadał, to no, są to kamienie, tak? I mieć troszeczkę grubszą tą tkaninę, ten materiał, z którego on jest zrobiony, no, jest niby no, fajnie mieć takie coś. Natomiast kiedy znów niesiesz w plecaku, to no niezbyt to przyjemnie, kiedy ponad 6 kilo, a do tego wiosło, do tego kamizelka. Także tutaj każdy sam sobie odpowie na to pytanie, co woli. Mniej nieść, ale bardziej ryzykować lub odwrotnie. Ja też swoje doświadczenie z Packraftem odbieram bardzo pozytywnie, także fajna sprawa, naprawdę fajna sprawa. Dla zainteresowanych, Packraft da się wygooglować, da się gdzieś tam na Instagramie bodajże znaleźć stronę internetową, gdzieś tutaj umieszczę pod spodem. Kontaktujcie się z producentem, kto jest zainteresowany, bo ma on ambitne plany ten temat rozwijać. No i jesteśmy. Pokręciło. Pokręciło mną.
pakrat wysuszonej i wyczyszczonej. Teraz troszeczkę wyzwaniem, przyznam się, będzie złożenie go do sensownego gabarytu, bo muszę to wcisnąć w plecach obok całego mojego ekwipunku. Także to częściowo też Wam pokażę. Taka poduszka dmuchana. No i tutaj zawór. No i teraz, kiedy wypchaliśmy powietrze, jeszcze raz rozkładamy i złożymy go na trzy strony lub dwie. Takie coś. 40 na 25. No i niech będzie na 20, a nie całe. Spakowałem lepiej, do mniejszego rozmiaru niż otrzymałem. Nie wiem, czy może coś zrobiłem nie tak, może zostanę ochrzaniony przez właściciela, ale z tym już można chodzić, bo wiem, że sporo wśród Was silnych mężczyzn i kobiet, natomiast objętość może być czasem problemem. Ja bardzo się cieszę, że udało się to złożyć do takiego gabarytu. To tylko część przygody. Kontynuacja będzie w Estonii. Mam po drodze kilka spraw do załatwienia w Helsinkach, w Tallinie, ale noc spędzimy w estońskich bagnach. Czy macie zwyczaj trzymać mapę w głowie? To jest bardzo ważna umiejętność. Przy czym prawie zawsze mapa jest zorientowana na północ. Więc ja pamiętam, że wyspa, na której byłem, od lądu znajdowała się na północy. Przypłynąłem na południe i mapa miała mnie prowadzić na dół i w prawo. Mam na myśli ścieżkę do parkingu. To oznacza, że kierunek południowy zachód. Teraz bierzemy teraz kompas. Tam jest północ. Ten kierunek jest wschodni, więc zdecydowanie nie mój. Siłą rzeczy ścieżkę wybieram w prawo, bo to akurat jest, no może niekoniecznie poprawnie, ale ścieżka przecież nie idzie linii prostej. Zasuwamy tam. Trzymajcie w głowie mapę zawsze.
Dzień dobry. Jak wam takie śniadanko na bagnach? Ja jestem niezwykle podekscytowany, bo w takich miejscach jeszcze nigdy nie byłem. Łączy ono w sobie taką coś, co odpycha. Bagna zawsze były, wiecie, owiane mitami. Były miejsce, gdzie nigdy nie chciałeś chodzić. A jednocześnie często w momencie zagrożenia ludzie szukali tutaj schronienia. Więc to jednocześnie przyciąga i odpycha. W każdym bądź razie miejsce niezwykle magiczne, stąd fajnie będzie tutaj się napić kawy. Co właśnie mam zamiar uczynić. Nocka była cieplutka. W namiocie inaczej i być nie może. To właśnie jedna z zalet namiotu, że temperatura wewnątrz jednak się utrzymuje. Także spałem tym razem bardzo, bardzo dobrze. No ale obowiązki służbowe wzywają. Dzisiaj jeszcze sprawy w Estonii. Później relokuję się do Łotwy, sprawy w Rydze. Później jadę do Litwy. I kolejna noc będzie na wieży widokowej. Skończyło się nareszcie charuwa. Przebrałem się z garnituru w ciuchy outdoorowe. Mamy godzinę 21:06. Nic wam w tej ciemności już nie pokażę. Wybaczcie, troszeczkę się zchilloutuję, zrelaksuję, zjem kolację, a dopiero rano się włączę. To będzie moim dzisiejszym schronieniem, a jednocześnie punktem widokowym. Plus tego miejsca jest taki, że unoszę się nad poziomem mgły, więc uciekam w ten sposób od rosy. Jestem blisko rzeki, jakichś takich też
niby mokradeł, czy jakichś tam maleńkich jeziorek, oczek wodnych. Także na tym polega plus. Teoretycznie wiać nie powinno i nie wieje, padać nie powinno, ale gdyby nawet, to zadaszenie też jakieś tam mam, same pozytywy. Więc dobranoc, do jutra. Dzień dobry. Tak wygląda moje schronienie. Chodźmy tam do środka, pokażę. A tam pójdziemy zwiedzać. Nie na długo. Tutaj spałem. Byłem osłonięty przed wiatrem. Tutaj mój stół, krzesło. Zabrałem też wędkę, bo dojdziemy do rzeki. Co prawda tam z tej strony dosyć blisko droga i to mi troszeczkę przeszkadza w odebraniu tej części natury. No ale jest co jest. Sprzedam wędkę. No cóż, tradycyjne podsumowanie. Finlandia. W skrócie bym to nazwał, tam wszystko może się wydarzyć, bo zaskoczyła mnie temperatura niska, do 6 schodziło. Zaskoczył mnie, no powiedziałbym, że na skalę jeziora to sztorm, który troszeczkę zablokował mnie na tej wyspie. Trzecie, zaskoczyły mnie ludzie, bo potrafią się bawić, ale po sobie sprzątają, pozostawiają te przygotowane miejsce w stanie nienaruszonym, zabierają cały syf ze sobą i bawiąc się nie przeszkadzają innym. To jest bardzo ważne, czego być może w naszej kulturze brakuje. Jeziora zaskoczyły też tym, że nie każde, wiecie, przepełnione jest rybami, jak ktoś mógłby pomyśleć, kiedy myśli o Finlandii. Estonia. Noc na tym bagnie to po prostu coś magicznego. Warto przeżycia, także bardzo się cieszę, że tam się znalazłem. Kąpiel zaliczyliśmy też, taki ciekawy. Tutaj, no tutaj nic specyficznego się nie wydarzyło. Ta ścieżka, no taka sobie. Packraft. Packraft okazał się bardziej pakowny niż ja to sobie wyobrażałem, czy stan, w którym go odebrałem, był zupełnie inny. Był spakowany, no być może słabo. Mi niestety na koniec podróży udało się go spakować dużo lepiej, więc zmieniam swoje zdanie na temat możliwości jego przenoszenia. Się da. Co do wagi, gdzieś tutaj na dole podam, bo nie pamiętam. Producent Japocraft ma w tej chwili 2 modele, ja miałem mniejszy. Także wydaje mi się, że na wędrówki odległością tam 10 do 15 km to się da. Oczywiście zawsze chce się mieć mniejsze i lżejsze, natomiast jak już mówiłem, każdy tutaj wybiera pomiędzy bezpieczeństwem a wagą i objętością. Ten model ma po prostu materiał zastosowany grubszy, mocniejszy, czyli bezpieczniejszy. Także dziękuję Japocraftowi za okazję przetestowania tego fajnego produktu. Co do zegarka, co do smartwatcha, na to będzie oddzielne podsumowanie, natomiast generalna taka opinia jest pozytywna. No i zbiórka, słuchajcie, króciutko. Zbiórka stoi w miejscu, niestety. Dlatego ja bardzo Was zachęcam do wznowienia aktywności. Wróciliśmy już z wakacji, pracujemy, mam nadzieję, że mamy możliwość bodaj troszeczkę od swojego budżetu odkroić na rzecz walczących, którzy tak naprawdę bronią całej Europy w tej chwili przed najeźdźcą, przed imperialistą.
Zbieramy w tej chwili na stację ładującą EcoFlow. Brakuje tam troszeczkę, ale nadal idzie jesień, czytaj ciepłe ubrania i tak dalej. Stąd nie ustańmy we wsparciu. To tyle, słuchajcie, na ten moment. Dziękuję wam, drodzy widzowie. Dziękuję patronom tego kanału, wszystkim wspierającym. Gdyby ktoś chciał dołączyć do listy tych szlachetnych ludzi, zapraszam na PayPal, na ING, na Patronite. Z miłością i wiedzą. Do lasu.